Witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o palecie z The Balm Alternative Rock. Paleta stosunkowo nowa w ofercie The Balm powstała, wyszła, wydana, została myślę, że o coś około 2 miesięcy temu. I muszę Wam powiedzieć, że jakoś bardzo jest cicho o tej palecie. Mam wrażenie, że wszystkie nowe produkty z The Balm, jakie wychodzą w ofercie, są często pokazywane szumnie i na YouTubie, i na blogach, i wszędzie. A o tej palecie jakoś jest tak cicho i mało kto o niej mówi. Sama nawet nie mogłam znaleźć zbyt wielu recenzji tej palety. I wydaje mi się, że wiem dlaczego. Dlatego, że to jest paleta bardzo specyficzna. Ale o tym za chwilę. Najpierw Wam opowiem, jak wygląda ta paleta. Zrobię swatche. Pokażę, jak wykonałam makijaż i wówczas na końcu zrobię takie podsumowanie. Słuchajcie, paleta Alternative Rock, volume 1, są dwa. Ja mam w tych kolorach takich bardziej fioletowo-różowych, natomiast volume 2 jest bardziej w brązach i złotach. Całość jest wielkości opakowania płyty CD i w takim w ogóle designie cała jest ta paleta przygotowana. Tutaj mamy oczywiście bardzo charakterystyczną grafikę dla firmy The Balm i z tyłu mamy oczywiście wszystkiego rodzaju informacje, cienie wypisane, natomiast nazwy tych cieni są w postaci takiej listy jak gdyby piosenek, także wszystko to wygląda tak jak opakowanie płyty CD. To jest oczywiście opakowanie wierzchnie, natomiast w środku, kiedy już zajmiemy ten kartonik, to mamy taki design, jak widzicie, czarno-różowy z takimi holograficznymi jak gdyby napisami. Z tyłu oczywiście Alternative Rock, volume 1. Tutaj mamy taki zarys koła sugerujący nam właśnie tą płytę CD z tym tutaj środkiem. Z tyłu znowu mamy listę jak gdyby piosenek. No i oczywiście w środku wygląda to w ten sposób. Mamy duże lusterko. Ja dzisiejszy cały makijaż wykonałam właśnie w tym lusterku. Ono jest oczywiście okrągłe i też wygląda jak płyta CD. No i w środku palety możemy ją całą tak przegiąć. I w środku paleta wygląda w ten sposób. To jest paleta, która oferuje nam produkty zarówno do oczu, jak i do twarzy. Mamy tutaj 6 cieni i 3 produkty do oczu. Słuchajcie, jeśli chodzi o te cienie, tak jak widzicie, one są wszystkie utrzymane w takich kolorach różu, fioletu i ja się właśnie na tą wersję tej palety skusiłam, bo takich kolorów mi było trzeba i też takie kolory ja bardzo lubię. Chociaż przyznaję, że chętnie bym przygarnęła jeszcze tą drugą wersję tej palety w tych brązach, bo paleta mi się podoba i myślę, że ta druga też by mi się spodobała. Mamy tutaj tak, 2 cienie matowe, to jest taki jasny beż i ciemny brąz. Te wszystkie 4 to są cienie połyskujące, cienie z drobinkami. No i tutaj brąz, róż i rozświetlacz. Bronzer jest takim bardziej bym powiedziała ciepłym odcieniu, róż jest taki lekko wpadający we fiolet, no i ten rozświetlacz to jest taki duochrom biało-różowy, że tak powiem. Zrobię Wam swatche tych produktów, ten matowy, one są wszystkie oczywiście ładnie napigmentowane, ale ten matowy beż to jest cień, który ma być taki bardziej przejściowy i jakiś taki do bazy, więc on tutaj widoczny jakoś szczególnie nie jest. Dalej mamy 2 kolory, w ogóle nazwy tych wszystkich kolorów są bardzo fajne i takie gry słowne, jak to też charakterystyczne dla The Balm, więc ten beżowy matte to jest Naughty or Nice. Teraz ten drugi to jest taki jasny róż połyskujący Lead Stray i kolejny jasny kolor to jest Take It for Granted. Te kolory, jak się swatchuje je na palcach, to one się bardzo mocno jak gdyby kurzą. Także nabierane pędzlami czegoś takiego nie robią. Mam nadzieję, że to teraz będziecie tu widzieć. Nabierane palcami, tak one wyglądają. Także lepiej zdecydowanie je nakładać moim zdaniem pędzlem niż palcem, bo one po prostu się sypią nakładane pędzlem. Można je łatwo zniszczyć. Natomiast no, są bardzo intensywne i tak jak widzicie, one się bardzo mocno tutaj błyszczą. Następne 2 to jest już taki ciemniejszy fiolet, to jest Copper Attitude i Nice Ash, to jest taki ciemny już fiolet, taka śliwka. Również one
trzeba z nimi, jeśli chodzi o swocze, trzeba być bardzo delikatnym, bo tutaj na nich zostają takie po prostu drobinki, także tak jak mówię, łatwo te cienie takim swoczowaniem sobie zniszczyć. One już są dużo bardziej intensywne, ale również błyszczące. No i ostatni to jest ciemny brąz, All or Nothing, naprawdę bardzo ciemny, prawie że czarny, bardzo intensywny, matowy. Bardzo taki równo napigmentowany, także, bo wiem, że z matami takimi ciemnymi często może być problem, że one się wtedy tak, wiecie, nierównomiernie rozkładają, ale ten to jest taki naprawdę prawdziwy ciemny mat, ciemny, chłodny, bym powiedziała, brąz, który zbudowany może nawet nam zastąpić, nie wiem, czarny. No i teraz jeśli chodzi o pozostałe, tutaj mamy ten bronzer, róż i rozświetlacz. Bronzer to jest Iron More Than You i to jest taki, tak jak mówiłam, dosyć ciepły, lekko wpadający jak gdyby w róż. Dalej Of Quartz Judith. Bardzo są takie miękkie te produkty, takie jak przyjeżdżam po nich palcem, to nie wiem, czy to będzie widać, czy zostawiają taki, wiecie, pył. Natomiast to się w ogóle nie pojawia, jak nakładam go pędzlem. Róż jest taki właśnie, o, wpadający we fiolet. Ładny, naturalny, moim zdaniem, kolor, który będzie pasował wielu karnacjom. No i ten rozświetlacz. Rozświetlacz, moim zdaniem, to jest Basalt and Pepper. To jest mistrzostwo świata. On w opakowaniu wygląda na zupełnie biały. Natomiast to jest taki, zobaczcie, jakie to jest intensywne. I to jest taki duochromowy róż. Taki liliowy, bym powiedziała. Nie jestem w stanie Wam tego oddać na kamerze. Błysk jest niesamowicie intensywny. Błysk jest niesamowicie intensywny i to jest właśnie taki duochromowy liliowy róż. No coś niesamowitego. To wszystko zależy od tego, jak on się ustawia w świetle. Czy ja go jestem w stanie jakoś inaczej pokazać? Wszystko zależy od tego, jak on się ustawia w świetle, bo czasami w zależności od tego, jak na niego pada światło, on jest taki srebrzysto-jasny, a pod niektórymi kątami, w zależności od światła, on po prostu jest taki liliowo-różowy. Ja czegoś takiego jeszcze w swojej kolekcji nie mam, czy to jeśli chodzi o rozświetlacze, czy w ogóle o cienie do powiek, nie mam w ogóle takiego produktu. No jest niesamowicie intensywny. Także delikatnie się te cienie pylą, jak właśnie nakładane palcem, ale już nie ma w ogóle takiego efektu, kiedy je nakładamy pędzlem. Także tutaj sama, a nawet jestem zaskoczona, bo wcześniej tego nie robiłam, nakładałam je od razu pędzlem, dlatego nawet nie wiedziałam, że one się tak pylą. Także nie, palcami lepiej ich nie nakładać, bo po prostu łatwo sobie je zniszczyć. Słuchajcie, zanim zacznę się więcej rozgadywać o tej palecie, to po prostu zobaczcie, jak wykonałam makijaż tą paletą, a potem już na koniec opowiem, co myślę o tej palecie, jak ona się zachowuje. Takie po prostu podsumowanie, także zapraszam do oglądania dalej. Makijaż twarzy w większości zrobiony i zamierzam cały makijaż wykonać w lusterku tej palety. I będę traktować tą paletę jako całościową, czyli ten bronzer, tutaj róż też wykorzystam w makijażu oka. Dlatego, że nie mamy tutaj jakiegoś matowego cienia, takiego przejściowego, dlatego ten bronzer po prostu wykorzystam w załamaniu powieki, ale najpierw sobie zmatowię górną część powieki tutaj tym matowym beżem, on się nazywa Naughty or Gnaze i użyję do tego takiego płaskiego pędzla, po prostu trochę nabiorę i tutaj sobie przygotuję powiekę, chociaż mam już na powiece i primer i ten matowy cień z My Secret, ale jeszcze tutaj dołożę tego matu. I teraz już będę używać właśnie tego bronzera. Bronzer nazywa się Iron More Than You. Także nabieram go trochę i nakładam w załamaniu. Bronzer jest dosyć napigmentowany, także on tutaj świetnie nam będzie robił po prostu jako cień do powiek, taki przejściowy. Podejrzewam, że właśnie dlatego nie ma w palecie takiego jakiegoś właśnie tranzytowego koloru, bo właśnie po to, żeby można było używać tego bronzera, czy ewentualnie różu, jeżeli taki mamy koncept makijażu. Także ten bronzer cień bez problemu się rozprowadza i śmiało można go właśnie użyć w roli cienia.
Mam nadzieję, że to będzie widać. Ten bronzer ma taki dosyć ciepły odcień, taki lekko wpadający w róż. I pomimo, że to jest tylko bronzer do twarzy, ale jego można bardzo ładnie zintensyfikować. Także on, tak jak mówiłam, świetnie się sprawdza w roli cienia, bo jak widzicie, ten intensywność koloru można budować i on na powiece wygląda zupełnie jak cień. I tak wygląda ten bronzer w roli cienia, także widzicie, on jest ładnie widoczny i cała ta powieka jest ładnie zaznaczona. I teraz ja na całą powiekę będę nakładać ten tutaj taki średni, powiedziałabym w ciemności fiolet, taki oczywiście już błyszczący cień, to się nazywa Copper Attitude. I jego będę nakładać na większą część powieki, po prostu tutaj na środek. Nakładam go płaskim pędzlem, ale zupełnie na sucho. Oczywiście można te cienie nakładać na jakąś mokrą bazę, czy zwilżonym pędzlem. Też tak eksperymentowałam, ale teraz chcę Wam pokazać, jak one wyglądają na sucho. Te cienie, ponieważ one mają takie drobinki, one się bardzo ładnie sprawdzają w roli takich toperów. One bardzo ładnie wyglądają, kiedy nakładamy jeden na drugi. Mówię, ja z tą paletą też mogłabym wykonać tutaj kilka makijaży, żeby pokazać Wam wszystkie możliwości, natomiast dzisiaj to taki jest typowe takie przedstawienie, ale również robiłam taki eksperyment, że położyłam na całą powiekę róż i potem nałożyłam któryś z tych błyszczących cieni i one dużo ładniej wyglądały, one były takie bardziej intensywne, bo one bardzo fajnie właśnie działają jako topery, ale same w sobie również oczywiście mają krycie i są intensywne. I mam nadzieję, że tutaj, że ja się coś przybliżę. Mam nadzieję, że to widzicie, że te drobinki, one są oczywiście widoczne, widać, że to są cienie drobinkowe, natomiast one w moim przeświadczeniu sprawiają wrażenie takiego mokrego oka. Tych drobinek jest na tyle dużo i one się na tyle równomiernie rozkładają na tej powiece, że nie tworzą takich pojedynczych, błyszczących punktów, tylko całą taką świetlistą powiekę, która wygląda po prostu jak mokra. No tak mi się to przynajmniej kojarzy. Teraz nałożę oczywiście na drugie oko. Ja tego cienia dosyć dużo nakładam, one nie mają nie są takie bardzo mocno kryjące. Dlatego mówię, dokładam kilkukrotnie te błyszczące cienie. I staram się też za bardzo do góry ich nie wyciągać, dlatego że nie chcę, żeby te drobinki mi się rozsypały po całym oku, ale to jest nieuniknione. Teraz ja to troszkę zblenduję i z tym bronzerem. No i mimo wszystko całe oko po prostu się błyszczy. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć dobrze na kamerze. Teraz zeznaczny kącik będę nakładać ten ciemniejszy fiolet. Nazwa to jest Nice Ash. Nice Ash. I będę go dokładać tutaj już w zewnętrzny kącik. Tak postaram się zrobić to bardziej precyzyjnie, ale one i tak będą się łączyć jedne z drugimi, także nie ma to większego znaczenia. One bardzo fajnie te kolory między sobą współgrają, bo to są wciąż jak gdyby te same kolory, tylko w różnym odcieniu, w różnym intensywności. Także przez to one bardzo fajnie się łączą jedne w drugim i nawet te drobinkowe cienie można nimi uzyskać taki fajny gradient. Ten ciemniejszy fiolet ja też kilka razy użyłam na całą powiekę, zrobiłam takie mocno, takie śliwkowe, błyszczące oko i to też ładnie wyglądało. Ale tak jak widzicie, nie widać przejścia pomiędzy jednym i drugim kolorem, tylko one się po prostu bardzo ładnie łączą. Myślę, że to jest zasługa tej formulacji właśnie tych drobinek, bo one po prostu powodują takie blurowanie na oku, że nie widać granic pomiędzy jednym a drugim cieniem. Mi się osobiście coś takiego bardzo podoba. Myślę, że szczególnie ważne to jest dla osób, które po prostu nie mają dużej wprawy w makijażu i które nie mają cierpliwości na porządne blendowanie, dlatego że te cienie właśnie, tak jak mówię, one się na tyle przenikają jedne w drugie, że bardzo ładnie się jedne z drugimi blendują. Teraz postaram się tutaj ten kącik oka starannie wymodelować.
Także po tym brązerze, który był na początku nałożony, już praktycznie nie ma śladu. Wszystkie cienie się połączyły i tutaj na powiece też zrobił się tylko taki gradient. Ja teraz na tą wewnętrzną część powieki nałożę jeden z tych jaśniejszych kolorów, ale wciąż różowy, bo tu jest jeden taki wróż wpadający, a jeden bardziej taki, powiedziałabym, liliowo-szary. Ja użyję tego bardziej różowego, to jest Lead Astray. I nałożę go tutaj na tak jakby wewnętrzną część powieki i dodaję jeszcze bardziej takiego właśnie mokrego efektu. Właśnie to mi się podoba w tych cieniach, te drobinki, one dają właśnie efekt takiej mokrej powieki. Mam nadzieję, że będzie to na kamerze oddane. Oczywiście te drobinki rozsypują się i nie można utrzymać ich jak gdyby w ryzach. Po prostu po takim makijażu cała ta powieka jest taka błyszcząca i te drobinki się, one się nie osypują gdzieś tutaj na twarz, ale po całym oku jak gdyby się roznoszą, także nie można nimi wykonać takiego makijażu, że mamy, nie wiem, na zewnątrz mata, w środku błysk, dlatego że te drobinki będą się po prostu przemieszczać i całe oko będzie błyszczące, ale to jest taki błysk nie tyle brokatowy, co właśnie taki połysk mokrego oka, już to mówiłam, jeszcze raz się powtórzę i podoba mi się po prostu ten efekt. Teraz postaram się jeszcze przyciemnić bardziej ten zewnętrzny kącik i użyję tego matowego tutaj brązu All or Nothing. All or Nothing, ale to ore, bo to jest ore jak, no wiecie, jak węgiel, jak kamień. Także taka fajna gra słów, bardzo charakterystyczna dla właśnie firmy De Bal. Praktycznie wszystkie ich nazwy mają właśnie takie granie słów, które może zostać niewychwycone przez osoby, które nie znają dobrze angielskiego, bo to są takie subtelne, no wiecie, takie subtelne różnice, które mogą do nie każdego trafić. Także nakładam go odrobinę, nie chcę tego makijażu zrobić takiego bardzo ciemnego. Ten ciemny brąz jest naprawdę bardzo ciemny. On jest taki, no już prawie czarny. Jest matowy, jest chłodny, bardzo ciemny. Także on może nam posłużyć nawet, nie wiem, jako eyeliner. Czy jeżeli chcemy wykonać jakiś taki bardzo ciemny makijaż, tak jak widzicie, bo nakładam niewiele, a już mi się tutaj wszystko bardzo ładnie przyciemniło. Mam nadzieję, że to będzie widać. Natomiast pomimo tego, że nałożyłam jakiś tam mat, to jednak te drobinki są po prostu wszędzie. Oczywiście dla jednych to będzie wada, a dla innych to będzie efekt, który może się podobać. Mówię, mi osobiście podoba się taki efekt takiego błyszczącego, drobinkowego, mokrego oka. Dla mnie nie wygląda to tandetnie i nie uważam, żeby podkreślało, nie wiem, może zmarszczki czy coś w tym stylu. Dla mnie tego rodzaju cienie nie są jak gdyby postarzające oko, tylko wręcz przeciwnie, wyglądają całkiem ładnie. Na dolną powiekę użyję znowuż tego Copper Attitude, to jest ten taki średni, bym powiedziała, fiolet. Oczywiście być może bardziej rozsądnie byłoby na dół powieki użyć czegoś matowego, czy to bronzera, czy nawet tego różu, żeby nam się te drobinki tutaj dookoła nie osypywały, ale tak jak mówię, mi się ten efekt tak czy inaczej podoba i nie boję się używać tych cieni tutaj na spód. Natomiast staram się możliwie jak najlepiej utrzymywać to pod kontrolą, żeby, tak jak mówię, żeby te drobinki nie rozsypały się po całej twarzy. Także myślę, że to wystarczy. Nie chcę mieć aż tak bardzo tutaj... I tak mi wyszedł ten makijaż taki dosyć intensywny. Rozetrę sobie tutaj górę. I widzę, że oko mi się takie tutaj za bardzo płaskie zrobiło, więc dołożę sobie przednim pędzlem, tym samym, którym używałam bronzer i robiłam załamanie powieki, dołożę sobie trochę tego różu, ale dosłownie delikatnie i po prostu postaram się tutaj wyżej jak gdyby to oko wyciągnąć,
żeby nie wydawało się takie płaskie. Jeżeli macie podobną budowę oka do mojej, to na pewno wiecie, o co mi chodzi. Także ja tutaj, ponieważ ja mam tutaj bardzo dużo miejsca, także ja te cienie zawsze wyciągam tutaj dosyć wysoko, aż prawie pod samą brew, bo inaczej wydaje mi się, że to oko wygląda takie bardzo płaskie, przytłoczone po prostu. Także tutaj tą wystającą część, zasłaniam sobie kamerę, tą wystającą część postaram się jak najbardziej zakryć. Tak jak mówię, dosyć tutaj wysoko. Teraz użyję trochę korektora, żeby tutaj, a może tego cienia z My Secret, użyję cienia z My Secret, żeby po prostu oczyścić sobie trochę to, co mi się tutaj za nisko wyblendowało, żeby to oko tak troszeczkę bardziej podnieść do góry, żeby nie wydawało się takie obciążone. Cień z My Secret świetnie się do tego sprawdza, lub też korektor, na pewno widziałyście nieraz, jak używam w tym celu korektora. I robi się tutaj takie fajne odcięcie, mam nadzieję, że to będzie widać. Bardzo prosty zabieg, a naprawdę potrafi bardzo fajnie oko unieść i zmienić w ogóle cały charakter makijażu, bo nagle z tego makijażu robi się takie, nie wiem, taki pazur moim zdaniem. Szczególnie jeżeli nie robicie eyelinera sobie, nie robicie sobie kreski, tak jak ja, znaczy tak jak ja nie robię, dlatego że przy opadającej powiece moim zdaniem kreska nie wygląda dobrze. Przynajmniej przy opadającej powiece, jeszcze na dodatek starzejącej się powiece, bo przy tak zwanym chudetaj, ale jeszcze młodym, kiedy ta cała skóra tutaj jest taka jedna, to oczywiście kreskę można fajnie wymalować, ale jeżeli ta skóra już jest taka, wiecie, bardziej zwiotczała, to ta kreska będzie tylko powodować, że się będą uwidaczniać wszelkiego rodzaju zmarszczki i załamania. Także ja już od dawna kresek tak naprawdę nie robię, natomiast ten zabieg właśnie z takim odcięciem cienia, moim zdaniem, bardzo fajnie imituje w ogóle kreskę i nadaje właśnie oku takiego liftu do góry i takiego pazura. Także bardzo często taki zabieg wykonuję, a szczególnie kiedy mi się za bardzo nisko tutaj cienie wyblendują. Słuchajcie, i tak wygląda makijaż oka. Oczywiście wszystko jest w takich fioletach i różach i wszystko jest bardzo mocno błyszczące. Makijaż wyszedł jak zwykle bardzo intensywny. Ja po prostu nie umiem robić delikatnych, dziennych makijaży. U mnie to się zawsze kończy jakimś, nie wiem, czym na oku, ale ja po prostu taki efekt bardzo lubię. Słuchajcie, wytuszuję sobie szybciutko rzęsy i przejdziemy do makijażu twarzy, czyli do tego bronzera, różu i oczywiście rozświetlacza. Rzęsy wytuszowane, więc możemy przejść do makijażu twarzy. Zacznę oczywiście od bronzera. Bronzer jest taki, powiedziałabym, dosyć ciepły, taki troszkę jakby rudawy. On tutaj w opakowaniu wygląda całkiem przyzwoicie, natomiast na twarzy mam wrażenie, że na twarzy sprawia wrażenie właśnie takiego bardziej ceglastego, bardziej takiego wpadającego w róż. Nie wiem zupełnie dlaczego. On właśnie na mojej twarzy wygląda bardzo różowo. Może nie tyle ceglaście, co właśnie różowo. Nie jest to coś, co mi jakoś bardziej przeszkadza, ale też nie jest to bronzer, po który bym jakoś tam samodzielnie często sięgała, gdybym miała go oczywiście jako oddzielny kosmetyk. Natomiast jeżeli używam palety, no to też używam tego bronzera, bo mówię, nie jest to coś, co mi jakoś tam szczególnie przeszkadza, ale też nie jest to najlepszy kolor bronzera, jaki w życiu używałam. Także tak powiedziałabym średnio. Bronzer oczywiście jest ładnie napigmentowany, ładnie się rozprowadza na twarzy, nie zostawia jakichś tam plam, ładnie się długo utrzymuje, no, tak jak zresztą wszystkie kosmetyki do twarzy z Dybalm. Nie mam mu właściwie nic do zarzucenia pod względem formuły, jakości, co jedynie po prostu ten kolor moim zdaniem trochę jest taki... No na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. Jeżeli jesteście bardzo wybredne co do koloru bronzera, to myślę, że ten kolor Wam może nie przypaść do gustu, bo on jest właśnie taki jakby bardziej różowy i taki jest, ale przy tym jest bardzo delikatny, także plus taki, że
nie można sobie też zrobić nim krzywdy, ładnie się na twarzy zachowuje. Natomiast jeśli chodzi o rozświetlacz, no to tutaj to jest po prostu petarda, jak to się mówi. To jest rozświetlacz, który moim zdaniem jest taki, ja nie mam takiego rozświetlacza w swoich zbiorach. To jest taki typowy rozświetlacz duochromowy moim zdaniem. On tutaj w opakowaniu wygląda, jakby miał być zupełnie biały. Natomiast on jest po prostu taki właśnie duochromowo-różowy. Przy czym jest naprawdę bardzo intensywny. Najpierw pokażę Wam go nałożony małym pędzelkiem na wewnętrzny kącik, bo specjalnie to zostawiłam na koniec. Ja również stosowałam ten rozświetlacz jako cień położony na całą powiekę. Robi to naprawdę piorunujące wrażenie, także nakładam go tutaj wewnętrzny kącik. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale to już robi po prostu, to daje taki... taki elektryzujący wręcz, bym powiedziała, błysk. I to naprawdę przy niewielkiej ilości, przy niewielkiej aplikacji. To jest taki róż wpadający w lilię, taki chłodny róż. O właśnie takim duochromowym... Nie wiem, czy mi to kamera oddaje. O właśnie takim duochromowym poblasku, który w zależności od tego, jak pada światło, czasami wydaje się taki srebrzysto-zimny, a czasami wydaje się taki właśnie liliowo-różowy. I przy tym jest naprawdę bardzo intensywny i taki bardzo mocno widoczny. Nałożony na policzki również jest bardzo intensywny, także uwaga! Używam oczywiście tego pędzla wachlarzykowego. Staram się nabrać tego tak... niewiele. Najgorsze jest to, że jego jak nabieramy na pędzel, to nie widzimy. Nie wiem, ile mi się go nabrało, dopiero jak go będę kłaść na twarz. No. Jest ciekawa jestem, czy to widać na kamerze. Jest niesłychanie intensywny, taki właśnie chłodno-różowy. W zależności od tego, jak pada światło. Bardzo łatwo jest z nim przedobrzyć. Musimy go aplikować sobie w odpowiednim świetle, w takim, jakim będziemy przez cały dzień. Czyli jeżeli robimy to, stosujemy to jako makijaż dzienny, to najlepiej jest go nakładać gdzieś rzeczywiście przy oknie, żeby było widać, czy nakładamy go jakąś rozsądną ilość, bo bardzo łatwo jest z nim przedobrzyć i on jest naprawdę bardzo intensywny. Ja nie mówię, że on jest brzydki, bo on jest bardzo ładny. Ten kolor jest taki moim zdaniem bardzo niespotykany, bardzo unikatowy. Nie wszędzie można zobaczyć takiego rodzaju rozświetlacz, ale no jest bardzo intensywny i to nie wiem, czy mi to kamera odda, ale jak po prostu oglądam się w lusterko i jak ruszam twarzą, to widzę po prostu, jak mi ten duochrom tutaj po policzku jeździ, że czasami jest tylko zwykły blask, a czasami widzę ten taki właśnie wybijający się liliowy róż. No, bardzo ciekawy, moim zdaniem rozświetlacz na jakieś takie ekstra makijaże, jakieś wyjścia. Nie wiem, czy to jest taki rozświetlacz, wiecie, do pracy na co dzień, chociaż też mi się zdarzyło. Natomiast fajny efekt taki, wiecie, jak chcecie po prostu zrobić takie wrażenie takiego odważniejszego, moim zdaniem, bardziej wyzywającego, może nie wyzywającego, bardziej krzyczącego makijażu. No i oczywiście róż. Of course you did, of course you did. Ten róż, jaki to jest kolor? To jest taki bardziej mauve, bym powiedziała. To jest taki róż wpadający lekko we fiolet. Jak wszystkie róże de Balm, naprawdę bardzo ładnie, ja go nakładam takim pędzlem skośnym. Nie boję się go, zostawia troszeczkę na tym pędzlu tego koloru i on również jest bardzo intensywny. I teraz jeżeli ja położyłam najpierw ten rozświetlacz i na to położę róż, to ten efekt duochromu jeszcze się zwiększa, bo ten rozświetlacz też można stosować jako topper nawet do makijażu oka, bo on położony na coś innego będzie dodawał jeszcze więcej takiego właśnie duochromowego efektu. Także fajny taki, moim zdaniem, wielozadaniowy ten rozświetlacz. No a tutaj jak kładę ten róż, to on przez to, że jest nałożony na ten rozświetlacz, to wydaje się jeszcze bardziej intensywny. Natomiast bez rozświetlacza on po prostu wygląda tak jak wszystkie inne róże z The Balm, jest po prostu widoczny, aczkolwiek subtelny, wyglądający bardzo naturalnie. Tylko mówię, tutaj w połączeniu z tym rozświetlaczem wydaje się taki bardziej intensywny. Mam wrażenie, że kamera mimo wszystko
może nie tyle kamera, co to światło, bardziej mi troszeczkę zjada tego koloru, więc w kamerze to wszystko wygląda tak bardzo niewinnie, natomiast na żywo ten makijaż jest naprawdę intensywny i ten rozświetlacz tutaj w tym wewnętrznym kąciku jest bardzo mocno widoczny, jak również to na policzku. Także całość robi się naprawdę bardzo intensywna. Słuchajcie, pomaluję sobie jeszcze oczy i pomaluję sobie jeszcze usta i oczywiście wrócę do Was z podsumowaniem palety. Tak wygląda skończony makijaż. Na usta położyłam również ten błyszczyk z The Balm w kolor Pretty Smart Lip Gloss w kolorze Grr. I to jest taki lekko śliwkowy, naturalny taki błyszczyk. Moim zdaniem pasuje do całego makijażu, także również bardzo fajnie się sprawdza. Słuchajcie, jeśli miałabym podsumować tą paletę. Powiedziałam na początku, że ona nie zdobyła takiego rozgłosu i wydaje mi się, że wiem dlaczego. Myślę, że to dlatego, że jest to paleta na pewno bardzo specyficzna. To jest paleta dla osób, które po prostu lubią błysk i którym nie przeszkadzają drobinki, dlatego że te cienie tutaj, one są naprawdę bardzo specyficzne. One nie tyle są, to nie są cienie typu foliowe, czy też jakieś tam perłowe, to są typowo cienie z drobinkami, ale one również w sobie zawierają taką perłę, czyli pomieszanie moim zdaniem cieni perłowych z cieniami z drobinkami. Moim zdaniem to jest coś, co nie każdemu będzie się podobać, dlatego że wiem, że wiele osób boi się drobinek, boi się takiego intensywnego błysku. Tak jak mówiłam, mi ten efekt się podoba. Moim zdaniem te drobinki w tych cieniach powodują to, że te cienie dają taki mokry efekt, ta powieka ma po prostu taki mokry efekt. Również te cienie podobają mi się dlatego, że one ładnie współpracują z innymi. One wszystkie mogą być stosowane solo na powiekę, ale również mogą być stosowane jako taki topper i nakładane po prostu na inne cienie, czy to z tej palety, czy to nawet na te, tak jak mówiłam, bronzer, czy róż, czy w ogóle jakiekolwiek inne cienie. One będą również zmieniać cały charakter tego makijażu, będą też zmieniać te kolory, dlatego że one są właśnie takie połyskujące w różne strony, no a już szczególnie ten rozświetlacz, to jest w ogóle rzecz, tak jak mówię, której ja w swojej kolekcji nie mam i to jest również rozświetlacz, którego ja mogę używać w kombinacji z wieloma innymi cieniami, bo on za każdym razem, moim zdaniem, będzie dawał inny efekt, również nałożony na jakieś tam ciemne bazy, będzie dawał ten właśnie duochromowy, taki różowo-liliowy efekt, także ja osobiście czegoś takiego w swojej kolekcji nie mam, więc bardzo się z tego produktu cieszę. Tutaj jeszcze też taka uwaga, że nie możemy tą paletą wykonać matowego makijażu. Nawet jeżeli pominiemy te wszystkie błyszczące cienie i będziemy chciały użyć tylko tych, powiedzmy, matowych, to te drobinki z tych cieni, one po prostu roznoszą się jak gdyby po wszystkich tych cieniach i one są wszędzie. One nie rozsypują się na twarzy, natomiast one przyczepiają się do innych produktów, także nawet jeżeli będziemy chcieli wykorzystać tylko te matowe produkty i zrobić jakiś taki bardziej matowy makijaż, to tutaj te drobinki i tak będą po prostu w tym makijażu występować, bo one po prostu przyczepiają się wszędzie, także pod tym względem moim zdaniem jest to paleta tylko i wyłącznie dla osób, które lubią taki efekt błysku, lubią takie drobinki, nie boją się czegoś takiego, po prostu dla takich tak zwanych srok. Mi paleta osobiście bardzo się podoba. Zestawienie kolorystyczne mi się podoba. Ja nie mam dużo takich różofioletów, także bardzo się z tych kolorów cieszę. Jedyny, jeżeli miałabym powiedzieć, że co mi się nie podoba w tej palecie, to ten brązer. Uważam, że ten kolor jest jakiś taki, powiedziałabym, dziwny. On jest taki właśnie jakiś ciepło-różowy i może i on pasuje do reszty makijażu, ale jako sam bronzer po prostu mi nie podchodzi, wolałabym, żeby to był inny kolor. Natomiast jeżeli już używam tej palety, to używam oczywiście jej całej i tego bronzera też używam, tak jak mówiłam. Ogólnie paleta wygodna pod tym względem, że znowuż mamy tutaj całościowo, bo mamy i twarz, i oczy, także pod tym względem bardzo fajna paleta nawet do szybkich makijaży na co dzień, czy nawet na wyjazdy, wiadomo. Również te wszystkie cienie tutaj, czy ten bronzer, czy róż, czy również ten rozświetlacz, traktujemy również jako makijaż oka, bo tak jak widziałyście, ja sobie załamanie powieki zrobiłam tym bronzerem, można to również zrobić różem, także te trzy kosmetyki również możemy wykorzystać w charakterze makijażu oka i wówczas jak będziemy patrzeć całościowo na tą paletę, to tutaj tych możliwości również jest wiele, pomimo że cieni do powiek mamy tylko 6, ale jak gdyby patrząc całościowo na tą paletę, daje ona na naprawdę bardzo dużo możliwości. Słuchajcie,
słuchajcie, ogólnie uważam, że paleta naprawdę godna uwagi. No cały ten design, musicie powiedzieć, że jeśli chodzi o produkty The Balm, to moim zdaniem tutaj jest mistrzostwo po prostu, jeśli chodzi o całą tą grafikę i w ogóle jakoś tak wciąga to, nie wiem, ja po prostu czuję się wciągnięta w kosmetyki The Balm. Chciałabym mieć ich kolekcję większą, dlatego że bardzo mi się podoba ta grafika, podobają mi się te pomysły. Może te cienie do powiek, one nie są jakieś super jakości, to znaczy one są bardzo dobrej jakości, ale nie wiem, czy to jest adekwatne do ceny tych palet. Moim zdaniem podobną jakość możemy znaleźć w paletach dużo tańszych, natomiast tutaj płacimy za wszystko, moim zdaniem, za ten cały marketing, za tą całą oprawę graficzną, za ten po prostu cały styl, który do mnie osobiście przemawia i mi się bardzo podoba. Ja nie kupuję tych kosmetyków w pełno tej oryginalnej cenie, zawsze szukam jakichś tam promocji. Tą paletę kupiłam na stronie Beauty Buy i ona oryginalnie na początku kosztowała chyba 25 funtów i ja już wtedy zastanawiałam się nad zakupem tej palety, a potem nagle była na nią promocja i kupiłam ją za 17, myślę, że 17 to jest bardzo dobra cena. Zresztą wszystkie kosmetyki The Balm, jakie mam, to one są kupowane w jakiejś tam promocji, czy to w TK Maxie, czy w promocji. Polecam Wam w ogóle stronę All Beauty, podlinkuję ją na dole. Tej palety na stronie All Beauty nie ma, ale jest bardzo dużo innych kosmetyków, czy to róży, czy jest Merlu, czy są bronzery, w bardzo atrakcyjnych cenach, bo cała strona All Beauty to jest w ogóle taki outlet. Również kosmetyki The Balm pojawiają się czasami w TK Maxie, co ostatnio o tym mówiłam, bo wyłowiłam dwa fantastyczne róże, także poluję na kosmetyki The Balm, bo jakoś, nie wiem, wciągnęłam się w całą tą stylówkę. Natomiast jeśli chodzi o tą paletę, to tak jak mówię, jeżeli kolorystyka do Was przemawia, jeżeli lubicie takie błyski, drobinki, nie boicie się tego typu wykończeń, to uważam, że paleta naprawdę jest warta grzechu, bo jest piękna, jest praktyczna moim zdaniem, pomimo że, tak jak mówię, jest specyficzna, ale przez to, że mamy tutaj tyle tych produktów, to jest też praktyczna i moim zdaniem bardzo efektowna, także mi się bardzo podoba. Ja po tą paletę na pewno będę bardzo często sięgać i też różnego rodzaju inne makijaże można nią wyczarować, także uważam ogólnie za zakup udany i jeżeli, tak jak mówię, jeżeli Wam się podobają tego typu kolory i nie boicie się takiego błysku, to również Wam tą paletę serdecznie polecam, a ja zastanawiam się nad zakupieniem tej Volume 2 w tych brązach i złotach, bo być może tam ta paleta też tak bardzo mi przypadnie do gustu. Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, czy Wam się podoba makijaż, czy Wam się podoba ta paleta, czy w ogóle słyszałyście o tej palecie, bo tak jak mówię, jest o niej bardzo cicho na YouTubie. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał, bo filmów pojawia się ostatnio na moim kanale dosyć dużo. Również wciśnijcie dzwoneczek, bo dostałam od Was taką informację, że nie zawsze moje filmy pokazują się tam w tych notyfikacjach, bo to wszystko właśnie zależy od tego dzwoneczka, także wciśnijcie, nic Wam to krzywdy żadnej nie zrobi, a po prostu będziecie otrzymywać powiadomienie, że wrzuciłam nowy filmik na kanał, także bardzo Was o to proszę, żebyście to zrobiły, jeżeli oczywiście chcecie oglądać kolejne moje filmy. Dziękuję Wam już za oglądanie, dziękuję Wam za czas spędzony ze mną, życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!